Witam, z tym Kalnic i chciałbym was zaprosić na Fable Lost Chapter, zapomniane opowieści. Zanim pójdziemy głównym wątkiem fabularnym, chciałbym po prostu jeszcze zrobić rzecz, którą nie robiłem, czyli łowienie na terenie gildii i coś jeszcze było, nie, poza łowieniem gildii nic nie było jeszcze, czego nie zrobiłem. W sumie ten odcinek zabierze nas w miejsce, które ci, którzy znają tę grę, mogą pamiętać, odwiedzą to, mogą wiedzą. Dajcie zrobić, zaraz powiem po prostu. Bo szum wodospadu mi przeszkadza. Dobra, jest niebieski grzyb. No, w końcu. Teraz będzie misja, jak dobrze pamiętam, gdzie wrócimy do pewnej lokacji, miejsca, gdzie nasz młody bohater się wychowywał. Ale to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Nie będę nic zdradzał poza tym szczegółem. Który trochę był klucz, jak dobrze pamiętam. Tak, to był klucz. Zresztą klucze to jest jeden z problematycznych części rzeczy w tej grze, bo albo część jest zakopana, część jest dostępna w pewnym momencie, albo po prostu 6 srebrnych kluczy. Dobra, mogę otworzyć. Ale po prostu tak w pewien sposób chamsko ukryta. Hey, hi! Look, could you do me a... My name's Cyril. Me and some friends had a little party here the other night. And I met this drop-dead gorgeous... I mean, she was a stunner. At least I think she was. But I also thought the trees around us were running around on little chocolate legs, if you see what I mean. Musieli naprawdę ostro przyćpać, skoro mieli takie halucynacje. No cóż, grzybki je swoje robią. Anyway, I really want to see her again. Well, to, że... probably. Maybe it was just the mushrooms and she's actually just an ugly stick victim. Even if she isn't, what if she doesn't like me? No cóż, nie to, że nigdy ich nie brałem, ale po prostu schizy, jakie po prostu przypuszczalnie robią ludzie w grach na temat grzybków czy czegoś podobnego, muszę chyba brać do doświadczenia, bo inaczej ludzie po prostu czegoś by takiego chyba sami by mnie wymyślili. I'm going to take my chances all the same. Please, take this letter to her in Oakvale. I must know how she feels. The suspense is killing me. Ej, czyli Cyril to męska wersja odmiana Cili. Oh, one more thing. Don't try to pass the letter off as your own. I've spent weeks perfecting its sublime... Czeka, spędził tygodnie nad dopieszczeniem listu, a imprezę zrobił wczoraj? Chłopie, nie wiem co brałeś, ale chyba nagle ciągle cię to trzyma. Cóż, zresztą ludzie chcieli pewnie by coś, co pozwoliłoby im na spowolnienie upływu czasu niż na jego przyspieszeniu. No co, ludzie tracą sekundy, minuty, jak niektórzy godziny nad jedną myślą, co zrobić, gdy inni mają problem po prostu z utrzymaniem tego. Dobra, jeszcze mam przy okazji PD do rozdania. Tak ma, a nie rozdałem tego na... A tak, rozdałem wtedy... Flika.
Zresztą prawdziwe zbieranie kasy odblokuje się dopiero na czwartym czy piątym poziomie. Dobra, zanim wezmę misję, bo to i tak jeszcze trzeba kawał drogi tam odblokować, szczerze powiedziawszy. Gdzie ja w ogóle ostatnio miałem teleport? Sady, dobra, świetnie się składa. Tam chciałem się dostać. Czy ja wyłowiłem klucz sadów? Czeka, przejście, to jest przejście tam. Ja... Jak się odpalało? Dobra, akurat ja chciałem tam, więc tak czy siak. Ale, czeka, wróć. Będę szedł do tamtego przejścia, ale tylko kałuża. Chyba ta kałuża, dobra, ją wyłowiłem. Niestety muszę obadać to, co... te miejsca. O! Prawie bym przegapił skrzynię. Czarny materiał. To jest jedna z najdroższych rzeczy, jakim możemy dostać. Kurde, kolejna skrzynia. Bo o niej zapomniałem. You have found your first treasure clue. Rumors abound that an item of value lies hidden somewhere in Albion. The clues should lead you to it. I understand there are 6 of them in all. Właśnie nic mieli na swój pomoże z 6 wskazówek skarbu, które są stoczone po całym Albionie. Dobra, to też, ale niestety... Z tym skarbem, ja wiem, gdzie ten skarb znaleźć. Pamiętam jego mniej więcej lokalizację. Mogę wam nawet w tej chwili zdradzić, ten skarb się znajduje, ale jedna rada. Nie wykopujcie go, dopóki nie dostaniecie 6 nie znajdziecie wszystkich 6, bo wtedy z każdą kolejną wskazówką odblokowuje się jego potencjał. Skarb znajduje się gdzieś w tym miejscu, dosłownie wokół tego słupa. Trzeba wziąć łopaty i kopać tak na ślepo? No, ale jeszcze raz przestrzegam, nie kopajcie na ślepo, bez wszystkich 6 wskazówek, bo wtedy skarb nie będzie miał swojego pełnego potencjału. Jak dobrze pamiętam, to było... There is an important quest card at the guild for you. Czy to były 4 miejsca na ulepszenia i coś jeszcze, to jest legendarny skarb, mówię wam. Ta broń po prostu was... zbije z tropu. Dobra. Idę otworzyć tamto skrzynię, bo tam był, jak dobrze pamiętam, to był chyba trzeci, który możemy zdobyć. Trzecie ulepszymy. Mikstórka pod mikstórka zdrowia. Powie wam, do połowy ekranu tam. Będzie ten, który można zdobyć. Such power. Już ją zdobyłem. Not nice. To ja mam 6 kluczy. Dobra, już wszystko kojarzysz, pamiętam. We could be friends. Dobra, tak czy siak sobie. Tak czy siak lekko się wydłuży gra, po to, przy czym co ja planuję zrobić, ale... Tylko najpierw muszę sprawdzić, czy to mam z jedzenia. Dobra, jest i włożę za 8. Patrzcie, jest ranek. Ale nie będę... Już mówiłem o działaniu księżycowej ryby. Ej, ale to są mądrzy bandyci. It'll cost you to get through. Or we can always use your head as an ornament. Either way suits us. So, unless you're wanting to end up dead. Wiecie co? Będziemy tymi ludźmi,
którzy nie płacą karaty. And the shiny's over, and we'll let you pass. Come on, hand that gold over. That's. Co? I can't look at this. Hunger shark, you good. I've got a bad feeling about this. Pokaż, to mi się to właśnie zrobiłem, co zrobiłem. Hero, your mule energy is low. What the? Może się uda? Może to się uda? To jest są kosmicznie trudne do tworzenia. A im mniejszy masz poziom, tym lepiej. Dobra. No nie, zniknęli. Nie otworzy tamtej drzwi. Niestety, nie zdążę. Bo są demoniczne drzwi, które wymagają przynajmniej chyba 14 czy 15. Możesz, można, trzeba mieć 14, 15 poziomu. Stanowita, jak tam, jak tutaj widzieliście, ten okrąg z liczbą 14. Ale niestety, po prostu to jest ciężko osiągnąć jeszcze przejścia. Dają wysoką kwotę. A, kolejna wolna sprzedaż, jak miło. Zresztą jak się przechodzimy przez jeszcze jak przechodzimy przez między strefami, to się też opada, więc najlepiej zrobić save'a i wczytywać się i atakować między jaskinią Hobesów. O, i tutaj mamy jeszcze ten. Demoniczne drzwi. This is the deal. You perform an act of great evil. Dosta. Zjedź kurczaka. This is the deal. Co jest? This is the deal. You perform. Dobra. Co się skopało? Bo to zaczęło zjeść kurczaka. Dobra, nie będę się wczytywał, kiedy indziej to zrobię. Bo chcę jeszcze jedne drzwi otworzyć. A tak, to musi być podświetlony. Tylko po to, żeby móc... musi być oświetlony i wtedy zjeść. Simple when you know how. Bo inaczej to jest, możemy łatwo skopać, jak teraz. Compliments of the day to you, sir. We think we can do a special offer for you, ona, sir. Ona... Dobra, już kupuję taniej, więc... Więc jest dobrze. Okay, come on, treat him nice. Farmers have had stuff stolen. Weird devices they were. Gone. That, haven't you? I think we can do a special offer for you, sir. Dobra. Chcę zobaczyć, jak teraz będę zarabiał. Nie, on kupuje poniżej ceny rynkowej, czyli kolejny poziom i będę... Nie. Kilka.
42. On odkupuje, mam, chyba zyskuje teraz już 7. I tak się nabija zręczność. Teraz. Czyli ja sobie trochę ponabijam, a i zaraz wracam. Dobra, już jestem. Tylko nie, ty jeszcze nie, gadałem. Nie, uciekł mi. O! Stop bitches! Nie, wybaczcie, to było głupie z mojej strony. Whoops. I'm pleased to sir. Darkwood's a dangerous place, hero. It's all got compliments of the deity, sir. Hello. I'm pleased to serve you. Ty masz? Dobra, mogę sprzedać ci moją broń. Nie, chcę sprzedać. Sprzedaj. On tego nie kupuje. Ech, szkoda. Masz obsydianowe już. Ej, jestem to w stanie kupić. Biorę to. Darkwood's a day. Niestety będę zaraz z nim musiał znowu handlować. Darkwood's a dangerous place, hero. Wcześniej po prostu był on tachał po ziemi, gdybym tego nie miał. Taka, prawie był chyba różany domek, dobrze pamiętam. Ale nie mam też łopaty niestety. Bo klucz znajduje się dosłownie tutaj. O, tutaj. Tutaj, w tym kręgu. Ale nie szkodzi nam jeszcze tutaj przyjść i otworzyć skrzynię. O, 500 sztuk złota. Niestety stąd jeszcze nic nie zrobimy, tam do środka. I never open on a first date. I can only let someone who really loved me. I never open. I can only. Chwilka. Może. Podświetla się, tak. Ekwipunek. Podarunki. Oh, you really know how to treat a door. I will always be open to you. To możesz przeze mnie przychodzić, kiedy tylko masz ochotę. You make me so happy. I can feel pebbles welling up and. To mi trochę. Kiepsko brzmi. Dla starszej osoby to po prostu już takie. I to jest dwa razy. Co tu się dzieje? Co to za pokój? Trochę. Dziwną naturę to jest. No i mam. Świetlany strój użytkownika woli to strój, który. Jest dla dobrego użytkownika. I jeszcze można zgarnąć strój dla podłego charakteru. I właśnie też po niego lecę. Ale nie. O, tu jest jeszcze kolejne łowisko. Prawie bym o nim że zapomniał.
A, to ryba księżycowa. Ładnie, ładnie, ładnie. O, skowesy. Niestety na nic teraz tego nie nabije, nie otworzy tych drzwi. Bo jest ich za mało. Zresztą sami zobaczycie, jak pójdę do tej już pogadać z drzwiami. Widzicie? Trzeba większy mnożnik mieć, czyli około 14. In Darkwood, you will find the Chapel of Scorm. Please the deities there, and they will let evil into your soul. Jak chodzą mnie oni? Czy sobie wezmę? Dobra, chodźcie, może sobie poczekacie na mnie, jak jeszcze będziecie. Bagna. O, dobra, to tu. Dobrze, nie mam ochrony. Beware, traveler. If you request, my guardians will test your mettle. Meet their challenge and the reward. I see you are ready for your tech guardians. Dzięki temu będę miał za duży mocnik, nie! Nie możemy spadać. Oh dear. Hero, your will energy is low. What the? I beg. Spadaj. Simple. Easy. You defeated my guardians. Dobra. Tam jest strój ciemnego użytkownika woli. Ale ja potrzebuję teraz szybko przejść. I jeśli się uda. Nie. Nie. Ah, there is an important quest card at the guild for you. Niech to, nie udało się. Hero, your will energy is low. What's that? Z takich okazji, co po prostu... Dosłownie. Dobra, idę po strój i teleportuję się prosto... I się teleportuję, już po prostu już mam dość. Nie będę próbował, lecimy dalej z wątkiem.
okazji mogę przy okazji sobie podnieść tutaj obudowę na ciała na 4. Umiejętności już nic. W sumie magiczną moc wypadałoby mi podnieść, bo ja z tego dość często będę korzystał z tamtego zaklęcia. Pokazuję wam mocalne pchnięcie? A, nie, to nie to. Szarża się przyda, nie ukrywam. Ej, mam tu zaklęcie, zapomniałem o nim? Dobra, sprawdzę, jakie są wyzwania jeszcze. Potrzebuję kasy i sławy. Eskorta kupców. To na pewno wezmę. To na pewno. Alright. I teleport do wielkiego lasu, bo stamtąd trzeba przejść. Ale nie ukrywam, przydałoby mi się więcej mikstur many. Kurczę, coś ty posiadasz. I think we can do a special offer for you, sir. Przedmioty, eliksiry. Świetnie, akurat ciebie chciałem spotkać. Trudno. Bad stuff stolen. Weird devices they were. O, fu. Jak mogłeś, bohaterze? O, prawie byśmy mieli 14. I need to see you. Ale nadal trzeba uzyskać większy nożnik. A, tych chwili zmanowałem głupio manę. Dobra, i gra się zapisuje, to znaczy, że już mamy zadanie. Thank Avo, you're here! I thought we were gonna die in this hellish place! We have to get to the Barrow Fields at the other end of Darkwood. You lead the way, we'll be right behind you. The sooner we put this forest behind us, the better. There are unnatural things out there. Right behind you! Ah, help! Something bit me and left me for dead. Please, let me come with you. We can't let him follow. He's infected. He'll be eating our guts before we know it. We have sworn a traitor oath. We have to help him. This isn't a good idea. Not a good idea at all. I can pay well and I won't be any trouble. I on jest podejrzany. Pozwolimy mu. Thank you, hero. I'm very grateful. Coming. Postąpimy jak bohater.
O nie. Nie, wilkołaki. Right behind you! It's behind you! Lead on. Nie udało się, żeby być bez szwanku, bo... Wybaczcie, zaraz wracam. No i wracamy do właściwego miejsca. I have a bad feeling about this. We never should have come this way. W sumie mogłem zrobić cięcie. A Balverine! Kill it! Kill it! I'm right behind. I've been on worse routes than this one. Dobra. This is child's play. I'm not zabiony. Sure about that. Przynajmniej teraz... A tak, już pamiętam to miejsce. Tutaj będzie mały problem. Bo właśnie wybuchające grzyby. I'm sure that won't happen to us. Jak się zbytnio do nich zbliżymy, robią boom. You shouldn't get too close to those spars. Keep your distance, everyone. So what are you planning to do when this training trip is over? I need to spend some quality time with my children. Dzięki, dobra. Trochę dzięki, już bardziej ściszyłem w końcu. Przepraszam. There better be. Też zabułem za błędy. You deserve nothing less. We should be moving along now. No, no cóż. Tak to czasem bywa. There's a trader camp through the next gate. We need to be careful, though. I've heard of bandit attacks in this area. I'm with you. Cieszę się, że ślepo zaczerwali. Dzięki temu po prostu mogłem... Takim, że mnie nie trafili jeszcze. O, skórzane buty. Miło. This is a nightmare. One long, painful nightmare. Co tu mamy w kolejnej skrzyni? Kasa. Money, money, money. A i właśnie, miejsce ukrycia kolejnego klucza. Trzeba strzelać tutaj, tutaj trzeba strzelić. W tym miejscu. W to miejsce, nie w tym miejscu. No i mamy srebrny klucz. The one in Greatwood is just as... Help! We're under attack! I'm with you. Oni, wo. Co ja tutaj na świętszego robię? I'm sure we'll be there. A i właśnie, to jest jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy później do odblokowania. Ach, kolejna skrzynia, to jest skrzynia 15, czy nie mam... Buldel! Mamy w tej grze Buldel. Gra, która jest... mniej więcej graficznie i z historią, no prawie z historią, dla dzieci. To co mamy tutaj dają nam w grze? Buldel. Nie wiem, taka jest od 12 roku życia? Tylko dziś tutaj miałem pudełko. Lead on. Od 16... A, przepraszam, to jest gra od 16 roku życia. Więc jeszcze... W miarę akceptowalnie można powiedzieć. Nie wiem. No, i właśnie mamy tutaj już miejsce. Możemy chwilę odpocząć, uzupełnić zapasy. I przy okazji życie naszym kupcom się odnowi. O, stalowy topór. I mamy... Oni tutaj nie pracują... po prostu już... zależnie od... Odpory.
Więc tak czy siak mamy po prostu luz. I tutaj możemy też nabyć i są też właśnie jeśli chodzi o kupowanie. Kupowanie jest też zależne od. Jest zależne od miejsca. Niektóre przedmioty można kupić tylko u jednych sklepikarzy, u innych nie, znaczy niektóre trzeba znaleźć. Ja mam obsydianową broń. To jest fajnie. Ale niestety to taki broń mistrzów to jeszcze nie. Długo nam przyjdzie. Zresztą jeszcze jest jedna broń, to jest jedna najlepsza broń. Mamy jedną z trzech najlepszych broń w grze. Dobra, pokaż co masz. Ty masz, pamiętam, pancerze. U ciebie mogę kupić nie, ty masz przedmioty. Ty miałeś pancerze. Dobrze pamiętam. Ty jeszcze nie masz mnocznych. Nie, masz, ale nie mogę kupić. On ma płytowe. On ma płytowe mroczne. Oczywiście każdy jest takie mroczne. Mroczne rękawice wiśniaka, mroczne świetliste rękawice wiśniaka. Tutaj można kupić te mroczne, jak już tutaj widzę. Oj, koszula zabójcy. Jest tylko jedna koszula zabójcy. Pierwszy raz ją kupię do coś tam miałem przed zabójcy. O, ty masz buty strażnika. O, i jak widzicie, każde. Noczne buty płytowe. Buty przeznaczone do deptania kwiatów. A tutaj podpis. Idealny do deptania po gardłach przestępców. Kto? Tworzony przez mlocznych szewców. Czeka nogi. Dość przerażające spodnie. Porządnie uszyte skórzane wyczesy. A, to są zwykłe. Mroczne skórzane getry. Wykonane ze skóry żywych zwierząt. Te getry są bardzo wytrzymałe. Takie opisy. O Boże. Paskudne rękawice unożone we krwi. A wiśniaka? Nieco przerażające. Po prostu takie zwykłe. A, mamy tutaj kolejnego. Kolejny hazard. Welcome. What takes your fancy? A, oczko. How much will you wager? Tutaj mogę stawiać większe sumy, bo akurat mniej więcej wiem, jak grać w oczko. I to jest akurat. Do pierwszej wygranej gramy. Chyba co mam? 19. O, nie dobieram. Nie. Tak. My feet are killing me. Wygrałem. You won. Come on, sir. Play. How much will you wager? Dobra, jeszcze trochę. Bo akurat jest taką prostszą grą. Won't be disappointed here. No czekaj, mamy 19, to już nie dobieramy. Looking to make a purchase? Tak. Tu już takie ryzykowne, ale można. Looking to make a purchase? No właśnie, takie to jest właśnie to. Hard lines, better luck. How about another game? Mogę postawić how much will you wager? Zrobić podwójny. How may I help you today? Mam tylko 14? We can't be very far now. O Boże, jestem biednym bohaterem. Looking to make a purchase? Never mind. You haven't. Perhaps you'll come back and play some more. To ja na świecie czego zrobiłem. Coming. Dobra, lecimy dalej. A, tutaj jest droga do świątyni Avo. Nie Avo. Do świątyni Skorma. I najlepszą łukiem w całej grze, bronią dystansową, dokładniej, jest łuk Avo. Nie, łuk Skorma. Skorm to jest zły bóg, a Avo to jest ten dobry. Ten dobry. Dobra. You shouldn't worry. If I'm the only one who makes it, I'll follow. Take care of your wares. Wait. Follow. Wait. Dobra.
Bestie czekają i w ten sposób mam pewność, że żaden z nich nie zginie. I can't look. I'd stay there if I were you. What the? Hero, your will energy is low. What the? Again. Ten obiekt będzie później ważny, teraz nie musicie się nim martwić. Nie, tutaj w tej chwili jeszcze nie łowimy. Nie, w tej chwili jeszcze nie łowimy. Oni się naprawdę nudzili chyba. Dobra, co mamy tutaj? Tylko z zmartwychwstania. Fajnie. Coś tutaj jeszcze było? Nie, nie ma. Dobra, to już mogę wyłączyć tarczę. Uzupełnić braki many. Schować broń. I lecę po ludzi, które zostawiłem. To turn, get away from me. Follow. Anyone else notice a strange? Wait. Follow. Follow. Lead the way. Follow. 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 Lead the. I'm blasted. To turn, get away from me. Szczerze, nie zapomniałem, że już w tym momencie. Myślałem, że on będzie później. Get out of here! I knew today was gonna be bad! I just knew it! Tak, wiem, mówiłeś, żeby go nie brać. Że on coś tam może zrobić. Hej, ale to ci kupcy, tych kupców miałem chronić. Tamci to po prostu ten po prostu się doczepał na... się doczepał. Właśnie pamiętam, czy to... dobra, nieważne, nie będę zapomniał po już, bo to jest taka zawiłość na temat mechaniki gry, że po prostu... głowa mała. Dobra, są w drużynie, więc przejdą ze mną. Dobra, i to jest ostatnie miejsce. Taka, pamiętam, że coś... tu należy chyba... Tej... Oh, this is horrible! Oh dear. Coś tu było, w jednym z tych miejsc. O, proszę, skrzynia. Wiedziałem, że coś tutaj było, pamiętałem. Zwiększenie mocy pioruna. This isn't good. Perhaps we've taken a wrong turn. Czyli będziemy mieli dzień. O, miło, miło. Oh dear, it's a dead end. We're almost there now. Oh, yeah. Yes, just a bit further, and we'll be there. Wait. Dobra, już wiem, co tutaj będzie. Pierwszy większy potwór, jaki spotykamy. Troll. Troll błotny. Można zrobić też... nie trzeba do niego się zbliżać. Tylko trzeba po prostu wyhaczyć moment. Nie pojawia się informacja o niewykonaniu zadania. Dobra, udało się. I te trolle mogą nam, jak będą ginąć czy coś, mogą dać nam jakieś materiały. Na przykład rubin, szafir, nie wiem, czy to są szafiry, nie pamiętam. No, klejnoty mogą nam dawać, po prostu.
Money, mogą spać tam klejnotami. Barrowfield! I know the way from here! Follow me! Dobra. Tylko tam, tam, tam. A, nie zgadnąłem grzyba od ludzi tych. Ah, there you are! A, dobra, ale to przez golema, dobra, ale to znaczy, jak mamy 200 plus od nich. You are now renowned enough to use the scary laugh. Excellent, expression. We made it. Are you looking to make a purchase? You have reached a familiar state. Mogę go ukraść, albo are you looking for the blue mushrooms? Then you've come to the right. Pretty popular items, I can tell you. I've only got one. Sold one to a trader near the guild, and then the other two. Let me think. Oh yes, one went to a rather miserable woman. Likes to hang around the picnic area. The other went to a fellow who said he was throwing a party in the Guild Woods. So, are you interested? Demand is high, supply is low, so I can't take anything less than 15. Enjoy, my good man. Maze seeks an audience with you again. Can I help you today? You will find him in Oakvale Tavern. It seemed rather urgent. Dobra, tych drzwi w tej chwili nie otworzę. You received a new quest card. Tych drzwi niestety nie otworzę, bo muszę być gruby. A przed chwilą ja niedawno schudłem. Dobra, później pokażę, jak tutaj wygląda, żeby się spaść, ale przy okazji jeszcze mogę wykonać questa tego brązowego na grzybki. To już go zrobię. Chwilka. Umiejętności, przebiegłość na kolejny poziom. Teraz będę prawdziwym królem zarabiania. Chyba. Pamiętam, czy to od piątego nam już zaczęło tak ładnie wchodzić, ale to już chyba takim z lepszym towarem. Oh, I'm looking for someone to take me to. I'll pay you if you helped me. Here's the deal, see? You get a quarter of the fee now, and the just talk to me again if you decide to. Dobra, tak czy siak. To jest bardzo fajny moment na zarobienie, fajne miejsce, fajne chwile na zarobienie, ale ja idę na piknik. Była ta droga. Nie, to był tab, nie, escape, ekwipunek, przedmioty. Inne. Dwa? A, dobra, pamiętam skąd jeszcze ten trzeci się brało. Dobra, już pamiętam, dobra, już wiem. It's not working! Why isn't it working? Look, I ate the mushroom, innit? They all said I'd laugh my knickers off if I ate it, and I like totally did, and like, I'm not. So far, it's a big zero of chuckles. Can you make me... No i tu jest sprawa prosta. Wystarczy mieć... osobowość? Nie. Umiejętności, wyrażenia. Społeczne. No i to trzeba zrobić. Po prostu to jest potrzebne wyrażenia. Looking fine. Huh? Dobra, i teraz to. Oh, chicken. Oh, it's just too much. Here, take these. You like the funniest thing ever. No i mamy trzeci. Czwarty jest już do... Czwarty jest w ostatniej osadzie na tym kontynencie, na stałej ziemi. Jeden z ostatnich osad, jaką obecnie napotkamy. Tam... No może nie ostatnio, ale... Dobra, nie będę gadał, że to ostatnia osada, bo to jeszcze nie jest ostatnia osada. Ta gra jest naprawdę wielka.
No cóż. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do innych serii na moim kanale. Oraz zapraszam do subowania i pamiętajcie o dzwoneczku też, by otrzymywać powiadomienia z działalności mojego kanału. Nie zachęcam was, nie zapraszam do subowania tylko po to, bym złapać suby, ale zachęcam was do subowania tylko po to, byście, jak lubicie to, co robię i wam się to podoba, szczególnie jak wam się podoba, to żebyście mieli powiadomienia o tym, bo YouTube nie lubi zbytnio o tym powiadamiać. No i też zapraszam do łapkowania w dół, w górę, w zależności od waszej subiektywnej opinii, jak wam się spodobał mój materiał, ale to pamiętajcie, jeśli nie wydajecie jakś, no i wydajecie to też w komentarzach, jak nie ma, to jest też wasza opinia, ja będę pracował jak pracuję i staram się robić to lepiej, ale bez waszej opinii nie zdołam tego poprawić. No cóż, dziękuję za oglądanie, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Dobranoc, cześć, pa, siema, czołem, żegnam. Widzimy się w następnych odcinkach na kanale. Żegnam. Do następnego razu. Pa.